Dlaczego my cierpimy? Czy cierpienie jest karą za nasze grzechy? Wręcz taką próbę przechodziła jedna z córek duchowych ojca Pio. Ona wręcz myślała, że jest, wielokrotnie przyjmowała niegodnie komunię świętą, że żyje w okropnym stanie, że Bóg jej nie kocha wręcz i że zesłano na nią ogrom cierpień, ogrom prób, jest karą za jej mało pobożne życie. Proszę Was, zostawiajcie w komentarzach swoje intencje, w szczególności intencje, jeżeli macie jakieś trudności, nie wiem, problemy w rodzinie, problemy w tym, w pracy. Ja przeżywał różne trudności w życiu. Przecież co, był więziony, miał ograniczoną poruszanie się, miał wielkie problemy wręcz, wielkie kary na niego przychodziły, wielkie ograniczenia, wszystko to znosił, często cierpiał przez to. Nie jest tak, że nie cierpiał, że on był fajnie, miał pozytywne myślenie i zawsze myślał pozytywnie. Nie, cierpiał. Ale to znosił, akceptował i wiarowywał to. I co on tutaj mówi w tym liście? Kiedy boleję i modlę się, czuję również pewną duchową radość z tej jedynej w swoim rodzaju miłości, jaką Jezus wam ofiarowuje. Ojciec Pio czuje radość. Z czego się cieszy? Przecież ona pisała do niego, że ma ogromne problemy, że ma ogromne trudności, burze przechodzi. Ona pisze, w pewnym znakiem rozpoznawczym tej miłości jest burza, która grzmi nad waszą głową i wstrząsa wami do głębi. Nie sądźcie, że jest to tylko moje osobiste przekonanie. To nie jest tylko osobiste przekonanie ojca Pio. To sam Bóg ostrzega nas, że pokusa jest dowodem zjednoczenia duszy z Bogiem. Synu, z mądrości Syracha, synu, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie. Pan Bóg chce nas, żebyśmy byli zdobywcami. Pan Bóg, nawet można tak porównać, powołanie chrześcijania to jest powołanie do bycia na łódce na sztormie po prostu. Życie Pan Bóg chce nas doświadczać. Właśnie bądź przygotowany. Czemu? Bo Pan Bóg chce, żebyśmy byli zdobywcami, żebyśmy zdobyli szczyty. Nie żebyśmy byli miernotą. Miernota to jest dla pogan. Nie, on chce, żebyśmy zdobyli szczyty cnót. Chce, żebyśmy byli zbawieni. Jeżeli tak, to daje nam łaski, daje nam też różne rzeczy, które dają nam możliwość zasług. Ojciec Pio to zauważa u niej. Ona pisała do niego, że miał ogromne problemy, miał ogromne trudności, pokusy. To jest dowód miłości Boga do ciebie, ojciec Pio. Mówi, zaskakujące. On wręcz mówi, radość mnie przepełnia. Oczywiście na początku pisze, że niech pokój Chrystusowy z tobą będzie. A, dzwoni dzwonek. Zatem być atakowaną oznacza, że jesteście w służbie Bożej. Im bardziej stajecie się przyjaciółką i domownikiem Boga, tym większa pokusa będzie w was uderzać. Pokusa jest znakiem rozpoznawczym zjednoczenia Boga z duszą. Chcielibyśmy zawsze mieć takie słodycze w życiu duchowym, że jak Pan Bóg mnie kocha, to daje mi słodycze i takie ordery. Jakby nie wiem, że żołnierz myślał, że zawsze jak dowódca go kocha, to znaczy, że mu będzie dawał najlżejszą pracę. Nie. Pan Bóg, jak dowódca kogoś szanuje w wojsku, to daje mu jeszcze większe zadania, które może wykonać. Powierza mu, powie, że je zrobi. Powierza więc ten. Więc my też chcielibyśmy zdobywać szczyty właśnie. To nie jest łatwe. Ja też mam problemy. Ale możemy, dzięki łasce Bożej, dzięki Ojcu Pio, Jego stawiennictwu, możemy iść do przodu. Iść do przodu, prnąć do przodu. Tak się mówi. Będę z wami w utrapieniach, mówi psalmista. Będę z wami w utrapieniach. Pan Bóg jest z nami. Pan Bóg jest w tym problemie z tobą. To mogą być dla ciebie wręcz rekolekcje jakieś, przeżywanie. Wręcz takie rekolekcje Pan Bóg daje. Oczyszcza nas przez to. Oczyszcza naszą pychę w szczególności. Całe przygnębienie waszej duszy, które jest jak mniemacie, jest karą Bożą za komunię i spowiedzi źle odbyte oraz za wszystkie pobożne praktyki wykonane pobieżnie, proszę mi wierzyć, jest jedynie autentyczną pokusą, którą musicie jak najdalej od siebie odrzucić. Nie jest wcale prawdą, że przez to wszystko obraziliście Boga,
ponieważ ochroniła was od tego czuwająca łaska Jezusa. Co tutaj? No jeżeli masz jakieś skrupuły, idź do kapłana mądrego i go to rozeznaj po prostu. Ja tutaj nie jestem w stanie rozeznawać tego przez... Nie będę tego robił. Nie jest to moje powołanie. Ale są kapłani, którzy są przygotowani teologicznie, moralnie, żeby to zrobić po prostu. Mądrzy kapłani są. I tutaj to trzeba robić. A co tutaj jest ważne? Właśnie, jeżeli my nie akceptujemy grzechu, to pokusa nie jest grzechem. Pokusa nie jest grzechem. Ojciec tutaj bardzo słusznie to zauważa. Kiedy dusza jęczy i boi się obrazić Boga, nie obraża go i jest bardzo daleko od popełnienia grzechu. Może nawet ryczeć na modlitwie, błagać, Panie Boże, ratuj mnie od tej pokusy, ratuj mnie od tego zła. Jeżeli nie akceptujesz tego, to nie jest grzech. Spio to zauważa. Nie akceptuj, nie przyciągaj do wolą swoją, nie akceptuj grzechu po prostu. Tej pokusy szatańskiej, które szatan tobie daje. Ciernie, lęki, przeciwne temu przekonania, to szatańskie podstępy, którymi w imię Jezusa musicie gardzić. Nie słuchajcie tych pokus. Rolą ducha nieczystego jest przekonać was, że całe wasze dotychczasowe życie było usiane grzechami. No, diabeł chce nas mówić, że my nic dobrego nie zrobiliśmy, że całe życie to jest do kitu po prostu. Najlepiej zabij się. Tak by chciał diabeł robić. Często popada diabeł właśnie, co doprowadza ludzi często do rozpaczy. Wtedy popełniają samobójstwa. Nie ufaj, ufaj Panu. Ufaj Ojcu Pio. Powierzaj swoje intencje, powierzaj swoje modlitwy do Niego. Ratuj się. I pamiętaj, te trudności, które masz w sobie, to nie jest kara. To jest dowód miłości Bożej. Pan Bóg chce, żebyś był wielkim świętym. Ojciec Pio wręcz bardziej pragnie, żebyś był święty niż Ty sam. Często sobie nie zdajemy sprawy, jak on tutaj w tych listach duchowych pokazuje właśnie, jak on chce postępu duchowych jego swojej córki. Dlatego tak pisze, jak tutaj pisze też. On chce jej postępu. Co dalej? Posłuchajcie raczej mnie, który mówił i to samo mówi oblubieniec naszych dusz. Oblubieniec mówi na Panu Jezusie. Że wasz obecny stan jest efektem waszej miłości do Boga i jednocześnie dowodem niezrównanej miłości Boga do was. Odrzućcie lęki. Rozwiejcie cienie, które nad waszą duszą zagęszcza demon, aby was nęgać, oddalać, o ile to możliwe, nawet od codziennej komunii świętej. Tak, to jest ważne po prostu. Diabeł każdą sytuację próbuje wykorzystać na naszą niekorzyść. Nawet by się wydawało, diabeł tworzy problemy. A później jak patrzysz na te problemy? On chce ciągle nas mieć w sobie po prostu. Chce nas tutaj zaciągnąć swoimi różnymi oszustwami. Oszustwami do tego, że myślę, że nie, że to jest ohydne, że nasze życie jest do kitu i tak dalej, i tak dalej. Chce wszystko po prostu zgarnąć, aby nas zaprowadzić, żebyśmy jak lecz najrzadziej przystępowali chociażby do sakramentów. Chce ciągle wmawiać w nas coś. I co ciekawe, ojciec Pio na początku zaczyna ten list bardzo pięknie. Umiłowano siostro, w Chrystusie Jezusie, pokój Jezusa Chrystusa niech będzie w waszym sercu. Wszystkie wasze zmartwienia czuję jak własne. Widząc was do tego stopnia niespokojną, spontanicznie zwracam się do Pana, aby nakazał nieprzyjacielowi zaprzestać tak okrutnego oblężenia. Ciekawe, więc ojciec Pio modli się za ciebie z nieba. W szczególności proś go o modlitwę, żebyś nie upadł w pokusie, żebyś nie upadł w złu. Modlimy się codziennie o to też modlitwie Ojcze Nasz. I co ważne, on mówi, modlę się o to, aby odstąpił oblążenia twój nieprzyjaciel. Tak kocha swoją córkę duchową. A jeżeli nie, to bądź podwoił was siłę potrzebną do jego znoszenia, łagodnie podając się jego najświętszej woli. Największy problem, że jesteśmy niecierpliwi. Ja mam naturę niecierpliwą. Ciężko mi przynosić problemy, jakieś trudności, jakieś ten, ale co ważne właśnie. Ojciec mi pokazuje, akceptować to. Oczywiście nie możemy akceptować grzechu, że nasza akceptacja ma prowadzić do przyzwolenia na grzech. To jest co innego. A jeżeli to przyzwalamy, akceptujemy jakieś cierpienie, jakieś niegodogodności, róbmy to z miłości do Ojca Pio, do Pana Boga. Ojciec Pio nie bez powodu nosił stygmaty. Nosił, żeby świadczyć o zbawieniu. O tym wielkim misterium Krzyża Świętego. Wstawiajcie swoje komentarze, wasze intencje.
pięknie, coraz więcej jest podopiecznych tych Ojca Pio, tych, którzy się poddają właśnie tą pod opiekę Ojca Pio. I do jutra. Witamy się znowu jutro. Salve Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi sempre. Dobra wiadomość, Pan Sławek, dzisiaj widzę, Wasze modlitwy pomagają, bo jest postęp w modlitewniku. Już niebawem, pięknie będzie modlitewnik dla wszystkich podopiecznych Ojca Pio. Sława Maria.